Jakby na początku tylko właśnie przedstawił. Artur Kujawiński, prezes Wielkopolskiego Związku Lekkoatletyki. Proszę mi powiedzieć, ten pomysł z hali dla lekkoatletów w Poznaniu, to jest temat, który od jakiego czasu jest już na tapecie? Od kilku lat. Trudno mi powiedzieć, czy to są 3 lata, czy 5, ale w zasadzie tak naprawdę on się pogłębia, dlatego że tartan, który jest na hali, jest już w zasadzie bezużyteczny. Okej, to może powiedzmy o tej hali, która obecnie jest. Obecnie jest, tak. Właśnie ten tartan na tej hali jest obecnie bezużyteczny. Dochodzi do tego, że zawodnicy musieli przerywać treningi, ponieważ dochodziło do kontuzji. Mówimy tu o wszystkich lekkoatletach. Mówimy o wszystkich lekkoatletach, a mamy tutaj kadrę Polski, chociażby sprinterów 4 ze 100 metrów, którzy biegają na Igrzyskach Olimpijskich, także jest to bardzo wysoki poziom, plus pozostali inni utalentowani. I w zasadzie oni już tam nie wykonują treningów, tutaj ewentualnie Szymon Ziółkowski, czy na siłowni, czy na boisku oczywiście bocznym, ale już tam nie wykonuje się treningów na tym poziomie już naprawdę zawodniczym. I muszą wyjeżdżać, krótko mówiąc, do Środy Wielkopolskiej na treningi, co dla takiego zawodnika jest bardzo obciążające ze względu na koszty. Ja się dowiedziałem, że pokrywają z własnych pieniędzy transport, nawet trener wspomaga zawodników. Przede wszystkim czas i regeneracja. Na poziomie olimpijskim to wiadomo, że każda godzina na regenerację i rozproszenie i przede wszystkim to też chodzi o to, żeby mieć ten komfort, żeby się przygotować w godnych warunkach. Jasne. To jedno pytanie jeszcze właśnie odnośnie tej nowej hali. Rozmawiał już Pan w Ministerstwie Sportu, czy w Ministerstwie... Ministerstwie Sportu. Jest szansa, że oni dofinansują... Co najmniej od roku już są gotowi. I to jest strategiczne dla całej Wielkopolski. Strategiczne dla całej Wielkopolski. Poprzednio już było... Jest to zapisane, krótko mówiąc, na piśmie, że Poznań jest pierwszy w kolejce, jest punktem strategicznym, będzie to obiekt strategiczny dla całego województwa. Było wysłane wcześniej do prezydenta Grybelnego, tuż na przełomie zmiany kadencji. Zostało pismo ponowione już do prezydenta Jaśkowiaka. Bo tutaj mówimy tak naprawdę z jednej strony o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu, a z drugiej strony no w toku dyskusji rozumiem, że też drugim beneficjentem jednak miałby być Urząd Marszałkowski. Tak, Urząd Marszałkowski, dobrze mówię, tak? Tak, myślimy o tym, żeby po prostu trzeba zebrać tę drugą pulę, czyli te brakujące około 70%. I musimy, krótko mówiąc, podjąć rozmowy już na szczeblu wojewódzkim, dlatego że to ma być obiekt, który służy całemu województwu, ponieważ takiego obiektu, mówimy o hali 200-metrowej okulnej, nie ma w całym województwie, a nawet w tej części Polski, więc nawet jest szansa na zgrupowania, czy na zawody już w tej części Polski. Co jest jeszcze najważniejsze, dofinansowanie, tak jak mówię, realne jest w granicach 30-40%. Jest to wszystko udokumentowane i takie są realia. I gdyby już był projekt takiej hali, to tak naprawdę ja mam informację z Polskiego Związku, który rekomenduje Poznań i miejsce Golęcin. Już by można było w tym roku ruszyć z budową, ale jesteśmy... No, za wyjątkiem tych zastrzeżeń, które tutaj też padły dotyczących tych... Także jest szansa, że w przyszłym roku, tutaj te prace ruszą, szybciej mówię tutaj o planie zagospodarowania przestrzennego. Bo chyba przy tym wszystkim, z tego co Pan mówi, tak naprawdę nie ma wątpliwości z żadnej ze stron co do potrzeby powstania. Nie ma wątpliwości. Ile na przykład hala widowiskowo-sportowa budzi różne... Budzi, czy remont, tak? Czy nowa. Natomiast tu jest jakby jasna, rozumiem, wątpliwość, że taka hala powinna powstać. Tak. Ja chciałem podkreślić, przede wszystkim podziękować Urzędowi Miasta z tego względu, że jestem mile zaskoczony, że była specjalna delegacja do Polskiego Związku Lekkoatletyki, do prezesa Jerzego Skuchy, plus do Ministerstwa Sportu, właśnie żeby omówić sprawę Golęcina i hali, czy to kosztów, czy potrzeb, i też było wskazanie takie z Ministerstwa Polskiego Związku, że Poznań, Poznań to jest wielkie miasto i znaczące, jeżeli chodzi o lekkoatletykę, że tu jest potrzebny obiekt lekkoatletyczny w formie hali 200-metrowej okulnej. Jak rozbudowany, to już są dalsze rozmowy, mówimy tutaj w sensie ile trybun, na ile osób, ale sam obiekt jest potrzebny. Super.